In Vault 76, our future begins. Witam serdecznie w 45. odcinku. Jestem Bartul. Zrobimy sobie zadanie, obowiązek wzywa. Pomachaj flagą w wyznaczonym miejscu, ale zanim to zrobimy, jeszcze wbijemy poziom. Mamy tutaj pakiet profitu nieotworzony. Ale słabe, chcę się dodzwonić do zakładu pogrzebowego, a tam martwa cisza. Generalnie, więc co zrobiłem? Tutaj sobie wbiłem na łapa na drugi poziom. Zrezygnowałem z mocarza, dlatego że bronią białą nie walczymy. Dzięki temu broń ciężka waży 60% mniej. No i tutaj sobie przed sekundą to dosłownie zrobiłem. Działko obrotowe ważyło bagatela 12,6 kg, teraz waży 7,2. No i tutaj mamy jeszcze lekki karabin maszynowy, on ważył wcześniej 10,6, teraz waży 6,08, więc warto w to zainwestować. Dobra, teraz damy sobie te poziomy. Jako się kurczę, zastanawiam, percepcja 13 to na pewno nie. Nie wiem, czy będziemy coś robić, co zwiększa nam udźwig. Powiem wam, że krwawa jatka daje nam 5 obrażeń dla każdej broni, to jest całkiem fajne. Puszka z żywności mnie nie interesuje. Kapsle dosyć rzadko to spotykamy, aczkolwiek no nie warto tego zwiększać na razie. Trafienia krytyczne zużywają teraz tylko 85% twojego wskaźnika trafień krytycznych. Nie czaję tego. To jest dosyć fajne i to też. No ale... Trochę liczniczy w pojemnikach, no też fajne. Zyskujesz 6% szansy na natychmiastowe przyładowanie, gdy twój magazynek jest pusty. Zyskujesz 6% szansy na odbicie od wroga część obrażeń ataku. O, to jest, powiem wam, fajne. Czekajcie, bo już jedno mam. Czekajcie, gdzie to je wróć? Nie, prochy lecznicze i jedzenie. Nie mam tego. Amunicja. Powiem wam, że amunicja to jest chyba jedna z najcenniejszych rzeczy w tej grze. Można by sobie to oczywiście zwiększyć. 80% szansy na znalezienie dodatkowej amunicji w pojemnikach. To byłoby fajne, ale... Ewentualnie sobie tutaj wbić tego ciężko zbrojnego, tylko że twoja niewybuchowa broń ciężko zdaje 10 obrażeń. Strzelby. Wszystkie prochy z impakiem ważą 30% mniej. To średnie. Udźwig. 20, 30, 40. To nie. Steampaki trochę ważą, wam powiem, ale tych steampaków mamy 10-15, to się nie opłaca tego w to inwestować. Karabiny, młynek. Kurczę, mam problem, ale musimy tutaj coś wbić. Musimy coś tutaj wbić. Uderzenie wrogu, to nie. Gdyż raz broni ciężkie, otrzymujesz 20 punktów odporności na obrażenia. No to byłoby fajne. Ekspert, ale nie mam jeszcze mistrza. To też byłoby fajne. Ale przeładowanie to takie, wiecie. Biegając we wrogów, gdy masz na sobie pancerz smogany, zadasz im obrażenia. Nie, to nie. To jest dosyć ciekawe. Strzelby. Strzelbami to ja mam już jednego perka.
Pancerz waży o 25% mniej. To jest dosyć ciekawe, ale to, że ja tam będę miał 3 czy 4 czy 5 kg więcej w ekwipunku, to średnio na jeża. No tutaj chyba odpada. Percepcji mam dużo, to na razie tego nie będę inwestował. Tutaj też to jest średnia ta endurance. Zyskujesz 10 punktów odporności na obrażenie i energię, gdy nie masz na sobie pancerza wspomaganego. No kurczę, musimy coś tutaj wziąć. O, to też dosyć ciekawe jest. 6-18. Charyzma. Charyzma jest do dupy, bo kurde, tutaj wszystko jest związane z drużyną. Ewentualnie można by to. Ewentualnie można by to zainwestować, bo to jest dosyć fajne. Chociaż szkołek też rzadko kupujemy. Ewentualnie amunicję, no ale mam trochę umiejętności. Gdy jesteś częścią drużyny, zyskujesz 5% doświadczenia więcej. Szkoda, że nie ma. Gdy podróżujesz samotnie. To jest dosyć ciekawe. A to ma wbite na drugi poziom. No nie ma co tutaj wziąć. A, właśnie, inteligencja. No tutaj było coś fajnego. O, właśnie to. Możesz naprawić pancerze zwykłe i wspomagane, także osiągając 130% normalnego, maksymalnego stanu. Ewentualnie tutaj twój pancerz wspomagany zużywa się o... Ale wspomagany. Dobra, to nie. Ale tutaj, może teraz stworzyć zaawansowaną modyfikację pancerza wspomaganego, to nie. Nauka. Gdy masz na sobie pancerz wspomagany, to nie. Może naprawiać broń. To jest dosyć ciekawe, ale broń nam się dosyć wolno psuje. Kurczę, no nie wiem, co tutaj wziąłeś. Chyba, że to weźmiemy. Punkty akcji odnawiają się o 15% szybciej. Dobra, weźmy to. Nie będę tracił tutaj czasu. Agility. I damy sobie tutaj R, zwiększę rangę. Dobra. No, szybko się odnawiam teraz te punkty. To się przyda. Później ewentualnie weźmiemy coś, co pozwoli nam na szybsze, znaczy naprawienie sprzętu podczas walki, także tak powiem. Ale mamy udźwig z 127-205, więc myślę, że okej. Okay. Dobra, amerykańska flaga. Vault Dweller, we see your signal. Make your way due north towards the hill. You'll see a concrete bunker. We will be watching your approach carefully. O, wiśniowa. I kapselek. Kupiłem troszeczkę amunicji, przyznam się. Wydałem gdzieś ze 400 kapsli. No ale tak sobie pomyślałem, po co to trzymać, te kapsle też. Nie mam czym walczyć. Więc to się może przydać. Czekajcie, musimy jakoś tu przejść, żeby się nie na... O, cholera. No dobra, jak tego trochę promieniowania złapę, to jeszcze może nie umrę. O kurwa, o kurwa.
zaproponowano, że chyba muszę troszkę też zainwestować w siłę. O kurde, bo nam życie zaraz spadnie. Po to, żeby móc sobie właśnie między innymi zwiększyć tego perka, który daje nam większe obrażenia od broni ciężkiej, niewybuchowej. Czekajcie, zobaczmy co tam jest. Pozbieramy co się da. Mam sporo miejsca, aczkolwiek powiem wam, że mam... O. Czekajcie, bo konia wziąłem, kuźwa. Ten koń chyba waży. O, sprężyna stali zębatka. Dobra, bierzemy wszystko, mamy dużo miejsca na razie. Muszę coś w siłę też zainwestować. Ale może następnym razem weźmiemy sobie tutaj... nie tak. Widok komponentów. Nie, profity. Weźmiemy sobie tutaj to, te dwa poziomy. Bojowe szczęście i klasyka napraw. Bo to będzie nam szansa na większą poprawę stanu twojej broni przy każdym trafieniu. No, to się może przydać. Będziemy mieli zużywać materiałów na naprawę. Splądowany bunkier. Dobra, co my tu mamy? O, bełty, nabój 44, piła do kości, taca chirurgiczna, oczyszczona woda, pojemnik z krwią. Karnister z benzyną. Jak nam zacznie brakować miejsca, to zacznę ewentualnie wszystko wypierdzielać. O, wojskowa taśma klejąca, to jest chyba ten włókno balistyczne. Ten przerośnięty zbiornik paliwa to jest... O cholera, co to jest? Olej, stal, śruba, aha. Ale to kuźwa, jakie to ciężkie. Myślałem, że to jest paliwo do miotacza płomieni. A właśnie, miałem wam pokazać tą broń. Działko obrotowe 500 sztuk naboi. Amunicja się błyskawicznie kończy w tej podczas strzelania. Dosłownie kliknęłem na sekundę i kilkadziesiąt naboi poszło z dymem. A poza tym ta broń jest wcale lepsza od tych, którą mamy. Bo sobie tutaj to pokażę. Celność ma 47, natomiast ta broń ma celność 74. Szybkoszczelność troszeczkę większa, bo 182 to mamy 159, ale obrażenie tu mamy 43, a tu jest tylko 30. Więc różnica jest duża, bo to prawie 30%. No ale pokażę wam, jak to broń strzela oczywiście. Używa amunicji 5 mm. Czekajcie, jak już tu jestem, to trochę może powęszymy, co? Patrzcie, piesek tu jest. Teraz sobie klikamy przetwórz i ze 162 się robi nam 142. Czekajcie, co my tu mamy? Mundur, strzała. Czapka. Pierdu. Mikroskop. O, plan. Poznaj. Lewa ręka do pancerza wspomaganego. Nic szczególnego tu nie było. Czekajcie, co to mam za ten?
automat Tesla karabin. Co to kurwa jest? O cholera jasno. Obrażenia 59, szybkoszalność 91, więc też jest bardzo dużo. Bo tu mamy na przykład szybkoszalność 20. I na ogniwa to jest. Zasięg 204, celność 72. 71, celność, waga 9,6. Ja cię pierdzielę. Jak ta broń wygląda? O, ja cię pierdziu. Czekajcie, to pozbieramy to wszystko tutaj z tych szafek. Skąd tą broń mam? Nie wiem, dobra, nieważne, zróbmy zadanie. Bo kurczę, 15 minut i nic nie zrobiłem. Porównaj ze specjalistami. Nobody let Lucky out by himself. I could have sworn I saw a big old set of red eyes outside just a bit ago. Oliver Fields, Captain, United States Army. Now that we got the pleasantries out of the way, I have one question for you. Why the hell are you planning on stealing America's gold reserve? Uncle Sam not give you enough hugs and kisses while he was keeping you safe in that vault? Chcemy użyć złota do stworzenia nowej waluty, prawdziwej ekonomii. We've been heading back down from up north. Before you ask why it took so long, take a long, hard look at your day-to-day in Appalachia. It's nice here. You've got it so good that I'd have wanted my mama to retire here. Giant bats, boo-hoo. World ends, suddenly every Tom, Dick, and Mary thinks they're in charge. What makes you so special, huh? Jestem kimś, kto zaraz postawi ci, przestawi ci szczękę. You came here looking for my help. But you seem like a person with a mission. So let's hear it. Do you know what your vault's primary mission was? Not the rebuilding America, Bull, the real mission. Nasza nadzorczyni miała zabezpieczyć apalajskie wyrzutnie nuklearne. That sounds in line with Vault-Tec's MO. I'm sure they didn't bother checking if that's okay with the Pentagon. All right, people, what do we think of this vault dweller? Radcliffe, Thompson, Lucky? I mean, I give anyone who doesn't shoot it as bonus points, so checks out to me. Yeah, holds up with everything we were able to recon. Page wasn't lying, at least. No tak, pies się też musiał odezwać. Looks like you passed the test. Now let's talk about this Vault 79 you're so keen on breaking into. Musimy obejść baterie zaawansowanych wieżyczek. Oh, we know all about them. Luckily, Page gave us enough info to ID the problem. Sergeant Radcliffe, you want to take it from here? We're dealing with Robco's semi-autonomous immobile weapon platform. Only used for special government procurement. Extra thick ballistic shielding, plus reflective paneling, and internal temperature regulation. Even has built-in air freshness. But can your new buddy Radcliffe beat him? Of course he can. Just need a little help from the source. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj mi tylko znać. Seeing as we have a good feeling about you, I say we work together on this one. You and I are going to meet up at the Robco Research Center down near Watoga. See if we could find the equipment I need to bust through those turrets. And we better hope we do, because my only backup plan is politely asking the turrets not to shoot us. And that never goes well. No dobra. Dobra, Radcliffe. Zobaczymy się na miejscu. Because I'm criminally overdue for a promotion? It'll be fun. Forget the theme parks. There's nothing like scavenging a research center. Dobra, będzie to okej. We need to make another supply run. Lucky and I went last time. Hey, Lucky. That's not okay, buddy. Oh, wait. That's just flooding. Sorry, Lucky.
No dobra, bye bye, trzymajcie się. Ja mykam, chyba że się tutaj... A co to jakieś różne jest zaznaczone? Przeszukaj Barclay Springs. Aha, bo to jest zaznaczone tu, dobra. A my się mamy przenieść gdzie? Aha, okej. Ja zrobiłem troszkę mały błąd, dlatego że nie zbierałem broni od początku naszej rozgrywki. A często te bronie się podobnie nazywały i mogłem przeaczać fajne sprzęty. Poza tym, rozbierając sprzęt przy warsztacie, otrzymujemy jakieś ulepszenia do każdej broni. Umówiony złom, widzicie? To się... Aha! Tak to działa. Okej. Okay. Ile mamy naboi? Tylko 15? To niedużo. Ale nieważne, dobra. O cholera, to jestem ten. Robot strażniczy, anihilator. Widzicie, szkoda mi amunicji na tego potwora. O kuźwa, jaka broń. Ja cię pierdzielę. Ja cię pierdzielę, co za broń. A na szczęście mam tych... sporą ilość mam tych ogniw. Tu mam prawie 200 i 200 mam jeszcze w skrzyni ponad. Dobra, następny raz musimy zainwestować w coś, co nie będzie nam, co będzie nam dawało większą szansę na naprawę sprzętu. Trochę szkoda amunicji na takie wypierdki małe. No dobra, tutaj chyba nic więcej nie znajdziemy. W takim razie ruszamy. Olej do cen. O cholera jasna. Jedyny minus tej broni jest taki, że ma mały magazynek. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Myślę, że abyśmy ulepszyli tą broń, to jeszcze można by dało się zwiększyć ten magazynek. Smell that? Opportunity and also shorted out electronics. Hey, you're not dead. Oh, Thompson, a cold one. Remember, we're looking for military research projects. General rule, they keep the good stuff in the back. Dobra, pokażę wam jeszcze drugą broń. Działko obrotowe. Ono też jest z nami w zasadzie od tego odcinka, bo to byłem 45 poziom. A tutaj amunicja się strasznie szybko zużywa do tej broń. A poza tym, jak widzicie, mamy 570 sztuk tylko amunicji. Więc to jest też niewiele. Zbieram wszystko, później będziemy to przerabiać, oczywiście. To się da. O, już. Ja cię pierdzielę.
O matko, wybuchło, zginąłem. A ja powiem wam, że na chwilkę można postrzelać tą bronią. Ale 100 naboi co ciemna tego przeciwnika. Kiepskie. Kiepskie to wdrożenie. Samo tu nic nie robię. Szlak. Co to było? Ta wieżyczka zadaje. Słabo, nie? Kurde, spodziewałem się takiego tutaj oporu ze strony przeciwnika. Holy crap. Dobra, no spokojnie, co tu jest? Coś się zbugowało chyba, widzę. Ale dobra, nieważne. Kto tam się cały czas tłucze? No i kończy, i koniec tego. Koniec amunicji do naszego minigana. Dosłownie w 4 minuty zużyłem całe 500 sztuk amunicji. Ja cię pierdzielę. Paranoja. Także za chwilę nie będę miał czym strzelać. No ale okej. Możemy 180 sztuk naboi stworzyć, tylko potrzebujemy dużo ołowiu. Steampack się przyda. O właśnie. Rzenie plazmowe, rakieta, nabój, proch strzelniczy. Tego prochu strzelniczego to mamy chyba już prawie 500. Też sporo waży. O, drzwi zamknięte. Na drugim poziomie. O, parę rzeczy ciekawych było. Ile mamy udźwig? 174.
intruder. Identify yourself. Musimy sobie jakiegoś perka zdobyć, który spowoduje to, że będziemy większe obrażenie zadawać od broni. Ale tej plazmowej, elektrycznej, jak to się tam nazywa. Kurwa. Te roboty cholernie strasznie wytrzymałe. No i za chwilę nie będę miał czym strzelać. Dobra, nie traćmy czasu. Tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Skibel damski, zresztą też chyba nic nie ma. Damski, męski. No to dobre obrażenie zadaje tym robotom. No, ale temu to już strasznie małe obrażenie zadajemy. Wieżyczka skuźwa wytrzymała. Pistolet też jest fajny. Te wieżyczki kuźwa takie wytrzymałe. O, jeszcze mamy to. W razie W. Śmietana, wątpię, żeby ta śmietana była zdatna do picia. Jeszcze świeża. Kurwa, ta broń jest naprawdę świetna na roboty. Mikroskop to kurwa waży w cholerę. Nie, czy ja tu byłem? Generalnie, jak powiem, tutaj w tej lokacji to niewiele jest ciekawych rzeczy. Ani żadnych skrzynek z amunicją. Ani steampunku za wiele. No nic, kompletnie tu nie ma nic. O, przetwórz przedmioty, dobra, super. Z
189, 174, tu jeszcze mamy broń. To sobie też przetworzymy. To sobie też przetworzymy i to sobie też przetworzymy. Te bronie mogą mieć chyba maksymalny 50 poziom. 50 poziom to jest chyba maksymalny poziom. I na te 50 poziomie bronie chyba są najlepsze. Największe obrażenia zadają i tak dalej, i tak dalej. O, strzała. Strzała. Słabo. Strzała to wiecie. To nie dla mnie. I to my sobie broń przerobimy. A, nie otrzymałem nic. Czekajcie, bo gra nas tutaj niby informuje, że tutaj gdzieś jest coś. Ale... Dobra, wejdźmy do windy, bo nie wiem, tak mi się wydaje, że może tutaj coś być. No bo tutaj już nie. A, bo tutaj żeśmy weszli. Piwnica. Ja wiem, czy w piwnicy coś znajdziemy. Raczej wątpię. No. Tu nic nie ma. Otwieraj. Mi się wydaje, że tutaj tak czy siak będziemy musieli przyjść pewnie w związku z zadaniem. O kurde, save na trzecim poziomie. To może być ciekawe. Weźmy wszystko. Weźmy wszystko i wersyjne coś przerobimy. O, gamostrzał. Warto było tu przyjść nawet. Także to nie jest tutaj. To nie jest ta lokacja. Nie będę miał problem z szukaniem, to zrobimy cięcie. Jak znajdę, to będziemy grać dalej, bo... Czasami bywa tak, że naprawdę trzeba tutaj dużo czasu poświęcić, żeby znaleźć coś konkretnego. Najpierw sobie jeszcze przerzucę te sprzęty. Mamy 182, mamy 172. Teraz sobie jeszcze przerobimy tutaj. Oto gam. O! Naboje gamma. Czekajcie, bo ja takiej broni jeszcze nie miałem. Nie, nie, nie. 127, 150. Wow. Wow, wow. Czekajcie sobie to, ale nie mam tego. Nie mam amunicji, widzicie, zero. Dobra. Poszukaj projektów wojskowych. To my możemy to wszędzie to znaleźć. W sumie ja się kurwa nawet na tym nie skupiłem, na szukaniu, tylko na szukaniu śmieci. O Boże. Dobra, moi drodzy, robimy chyba cięcie, bo to bez sensu, żebym was przynudzał takim łażeniem. O, tu jeszcze coś jest. O, tu. Clarification, I'm not volunteering. Couldn't work my magic with those pincers anyway. They probably got some brains in storage somewhere. That seems like a very them thing to do.
Dobra, mamy. Dobre wieści, dziennik zmian wieżyczki. Jakieś wersje wieżyczek. Z radością donoszę, że Robko zgodziło się na moją propozycję zachowania kolektywnej inteligencji całego zespołu badawczego poprzez zastosowanie programu ekstrakcji mózgowej. Złóż skargę na do zarządu. Procedura wymiany mózgu. Good news for us, though, right? Just need to get one of them up and running. Czekajcie, tu coś było, ale znikło mi. Dobra, ten muzyk. O, kapsel Super Steampack. I farba chyba ma ołów. Dobra. O! Co to było? Tu jest wieżyczka. Tam jest jakaś wieżyczka, którą musimy chyba zatłuc. Chyba jest nasz cel. Chociaż nie, czekajcie. Gradas tutaj dziś kieruje. Mózg musimy znaleźć ale w skrzydle logistyki, to tutaj jest skrzydło logistyki. Dobra, ten robotomózg jest niekompletny, brakuje głowy i mózgu. Tylko, że problem jest tego typu, że tutaj de facto nie ma więcej takich robotów. A. Są same wieżyczki. I co teraz? Szlak. Chyba, że to muszę. A to. No, znajdź skrzydle. Jesteśmy w skrzydle. Ale czemu mnie gra tutaj kieruje? To nie wiem. Dobra, zróbmy cięcie. Dobra, zarazem. To było tutaj. Tutaj coś mamy. O. Na etykiecie napisano dr Dorthon Diaz, szefowa działu badań nad bronią stacjonarną. Aby dowiedzieć się więcej o tym mózgu, wymagana jest inteligencja plus 8. Na płacie czołowym da się zauważyć niecodzienne wzorce. Odbarwione obszaru otaczającego czyszynkę również daje ci do myślenia.
attention that you have been tinkering with the voice of Watoga Project to give it the voice and personality of your late mother. I understand that you two were close, and I know what it means to lose someone dear, but we cannot allow this type of flagrant disregard for project specifications to continue without reprimand, no matter how sympathetic we may be to your personal loss. If you do not cease your tinkering and remove all the related changes from the project program and data files, you will be let go without hesitation. Thank you for your understanding and immediate compliance in this matter. Normally, I'm all about randomly fiddling the dials, but considering this brain is a limited resource, we better find some instructions first. Który mózg chcesz przygotować? No to kurde, muszę drugi jeszcze przygotować? Opcjonalnie poszukaj wskazówek dotyczących przygotowania mózgu. Ustaw na 7. Ma być neutralne, jak czysta woda. Mózgi to lubią. Ostatni raz powtarzam, że mózgi ustawia się na dokładnie 41 stopni. Przecież nie chcesz, żeby je rozsadziło. Ciągle przepalasz popcorn, więc ustaw to tylko na 3. Nie chcę znowu wąchać przepalonego mózgu. Wskazówka ustaw temperaturę mózgu na 41 stopni. Poziom pH. Temperatura 41 stopni Celsjusza. Timer na 3. A pH mózgu na 7. Przygotuj mózg. Ja cię pierdzielę. Ale zadanie fajne. Znać odpowiednią kopułę robomózgu w szkole logistyki. O, ładnie. Engaging hostile. Czekajcie, bo tu jestem kuźwa robot. Cholera. O kuźwa mać. I straciłem kuźwa całe te... Znaczy ten przeciwnik się nam odrodzi, nie? W 100%. Cholera. A na dodatek kończy nam się amunicja tej broni. Wreszcie. Mamy robota, tylko mózg wstawimy. A, kopułę musimy znaleźć. Cholera. A gdzie ja znajdę kopułę? Shit. Znowu szukanie igły z tego siana. I
Chyba, że tu nad nami coś jest. O! Że tego nie zauważyłem wcześniej. Ołówek jest poszukiwany? O matko. O, shit. A co to za przejście? Trzeci poziom. Salwostrzał? Co to kuźwa jest salwostrzał znowu? O, ja cię pierdziu, kula armatnie. Waży to 6-4, dobra. Masakra jaka broń. Co się jak serio sam, nie? Chyba czekacie, bo ja muszę znaleźć tutaj kopułę jeszcze. Nie wiem, gdzie ją znaleźć. Dobra, zróbmy to ucięcie. Dobra, udało mi się znaleźć. Czyli jesteśmy tutaj na środkowym piętrze. Dobra, sprawa załatwiona. Tutaj jeszcze cholerna wieżyczka. O kurde. Co, ja muszę chyba coś zjeść. Takie jak. Bo nam się tutaj kończą. Oczyszczona woda. Cień odporności na obrażenia podczas skradania. A, dobra. Weźmy to. Wieprzowina z fasolą. Jest. Kupła głowy. Kapsel. No dobra, mamy to. Teraz musimy umieść mózg w... wiem gdzie. Już tam byłem. Będzie nasz cel. Jest nasz Greg Goldstein. Inteligencja 4. Nie, ma już Robko. Zbombardowano cały kraj. Możesz zniszczyć to miejsce, gdy już nas tu nie będzie. Właściwie to potrzebujemy twojej pomocy, aby znaleźć sposób na obejście eksperymentalnych wieżyczek. Thank you.
those tools? Oh, yeah. Well, I can make it so the power just shuts down completely. Do you know how many times I had to rewire these turrets? I do not know, but I sense you're going to... She made us move them all over the office during testing. Every day was different. Kurwa, następni. Let's grab the tools and go. I don't want to stick around in case this guy cracks. Or cracks more. I don't want to see his crack. I bet her brain is stored somewhere. I might as well go destroy it. Or maybe... Oh, experiment on it. Yeah! Dobra, wracamy. Let's rendezvous back at the home base. This place is giving me the creeps. Ale kurczę, naprawdę fajne zadanie, podobało mi się. A jeszcze na dodatek, żeśmy troszkę sprzętu znaleźli. Także przenosimy się do kapitana. No i co się zbugowało? Coś? Nie mogę kliknąć Enter. Ja cię pierdzielę. Nie mogę z nim pogadać. Unpacking can wait. Może tego, że siedzi. Sergeant Ratcliffe reports that you procured the tools we need. I'm impressed. As long as you don't try to lead us over a cliff, I don't see that being much of a problem. Paige, Dr. Hornwright, that hyperactive communist kid, and now us. You sure picked a strange team, but you've shown that you can follow through. I'm convinced you'll actually pull this damn thing off. We'll be packing up and heading over to Foundation. No sense coordinating from two places. Eager to get this done, so let us know when. Okej, moi drodzy, to byłoby na tyle pewnie. Kończymy odcinek, kończymy zadanie. Unpacking can wait. Has anyone seen my readers? Oh, hang on, never mind. They're in my pocket. Dobra, jeszcze musimy wrócić do Paige'a. Ja pierdzielę. No dobra. You really know that whole over-deliver mantra, don't you? Captain Fields and his soldiers say they're here to stay. We got the crew and the equipment. All that's left is to get to work. You let me know when you're ready, because once we start, it's gonna be... Właśnie, teraz będziemy mieli dylemat, z kim będziemy prowadzić ten atak, szturm, nalot. Captain Fields and his soldiers say they're here to stay. No. We're already here. You've built a team. Just let me know when you're ready. Dobra. 150 kapsli. Obowiązek zdawa. Zadanie ukończone. Reputacja osadniku nam wzrosła. Moi drodzy, to było na tyle. Kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.